Katarzyna Sutnik, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktor, współwłaściciel Teatru Komedia we Wrocławiu. Tak, tak się składa. Panie dyrektorze, nie spodziewałam się tego panu. Dlaczego? No nie spodziewałam się tego, co wyczytałam w różnych mediach społecznościowych o panu. Ja założę okulary i doczytam. Pan segreguje ludzi. Pan promuje medyczny faszyzm, segregację sanitarną wprowadza. Jest pan nietolerancyjny i myślę, że już więcej chyba nie będę cytować. A to wszystko po tym, jak pan od 1 grudnia wprowadza nowe przepisy u siebie w teatrze i nie każdy będzie mógł uczestniczyć w pana spektaklach. Kto tak. Nie będzie mógł? Tak. No podejrzewam, że te osoby, które piszą takie rzeczy, to z pewnością do nas nie przyjdą do teatru. No z bólem przyjmujemy taką informację, bo wydaje mi się, że jednak powinny może spróbować przyjść, powinny może troszeczkę zmienić sposób myślenia, a na pewno sposób pisania czy wypowiadania się, bo te słowa, których używają, to są słowa chyba, które nie do końca rozumieją. Nie będą mogły przyjść osoby, które są niezaszczepione, najkrócej mówiąc. Będą mogły przyjść osoby, które są zaszczepione, te osoby, które będą miały aktualny test zrobiony na COVID i będą mogły przyjść osoby, tak zwani ozdrowieńcy. Mamy aplikacje, mamy urządzenia, które są w stanie sprawdzić tylko i wyłącznie to, czy te osoby są zaszczepione, czy nie. No właśnie, nie będziecie mieli dostępu do żadnych danych osobowych, bo nie takie mamy są dostępu. Też tak, nie zarzuty. Mamy dostępu do żadnych danych osobowych, nie chcemy sprawdzać nikogo specjalnie z imienia, z nazwiska w aplikację M-Obywatel, chociażby jeżeli Państwo macie taką aplikację, to można wejść do tej aplikacji. W tej aplikacji pokazuje się tylko zdjęcie i tylko kod QR, wszystkie dane są utajnione. Nas nie interesują te dane, interesuje nas tylko to, żeby na naszych czytnikach wyświetlił się zielony znaczek, że jesteście Państwo zaszczepieni. No, dlaczego? Dlaczego no podjęliście taką decyzję? To jest ważne. No właśnie, no dlatego, że już troszeczkę mieliśmy dosyć. Już trochę mamy dosyć i przede wszystkim obawy o to, że się sami zarazimy, ale też mamy dosyć tego, że ludzie przychodzą i też mają taką obawę i przede wszystkim dlatego, że nie chcemy też, żeby ktoś się u nas zarażał w teatrze. No, podjęliśmy taką decyzję i przede wszystkim dlatego, że no, my się w politykę nie bawimy, ale to, co robi rząd, jest no, naszym skromnym zdaniem jest niesłuszne. No, no, obawa przed utratą elektoratu. Nie rozumiem kompletnie takiego działania. Być może to jest taka obawa. Nie chcę nawet tego analizować, bo to nie do mnie należy. Ja się nie zajmuję takimi sprawami. Ale jest to irytujące, że ludzie, którzy decydują o tym, nie potrafią podjąć poważnej, męskiej decyzji i zdecydować i powiedzieć, że musimy wprowadzić takie obostrzenia, bo cała Europa czy cały świat wprowadza jakiekolwiek obostrzenia, ale coś robią w tym kierunku. A u nas oprócz tego, że się mówi, to się nic nie robi. I to nie jest zarzut tylko do rządzących, bo to jest zarzut z mojej strony również do opozycji, która również nic nie robi. Jak ja słyszę rządzących w tej opozycji, którzy mówią, no my jeszcze nie wiemy, my się zastanowimy, albo my coś tam nie poprzemy rządu, który chce wprowadzić jakieś tam rzeczy, no to ręce opadają, bo przecież to chodzi o ludzi, którzy umierają i to chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi, żeby nie wydawać tych pieniędzy w ogromnych ilościach na leczenie nas i na ratowanie naszego życia, a wydać te pieniądze na żłobki, przedszkola, na kulturę chociażby. Rozumiem, że zaczął pan od swojego zespołu, większość zespołu albo cały jest zaszczepiony, tak? Tak, tak. Mamy dwa wyjątki w teatrze osób, które nie mogą być zaszczepione rzeczywiście ze względów medycznych, ale takie też osoby będą przychodziły do nas do teatru. My takie osoby też zapraszamy do teatru. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, nie będziemy dokładnie czytać danych i sprawdzać, jaka ta choroba kogoś eliminuje, ale liczymy absolutnie na taki rozsądek tych osób, które z powodów medycznych nie mogą się zaszczepić, a chcą przyjść do nas, żeby przyszły, poinformowały nas o takim fakcie i my to na pewno będziemy uwzględniali, bo wierzymy, że są to osoby, które no, biorą na siebie odpowiedzialność. My chcemy stworzyć takie warunki w teatrze, w których nikt się nie zarazi. Rozumiem, że z jednej strony są ludzie, którzy oczywiście, tak jak mówię, czytałam panu, twierdzą, że to segregacja, że to w jakiś sposób dzielenie społeczeństwa, ale z drugiej strony są ludzie, którzy właśnie
telefonowali do Was pewnie i pytali się, czy będą u Was bezpieczni. Tak, mieliśmy bardzo dużo takich telefonów i mamy bardzo dużo maili od grup na przykład, które, bo nasze działania zaczynają się od 1 grudnia. Bilety do teatru u nas sprzedają się na 2 miesiące do przodu, w związku z tym mnóstwo ludzi nie wiedziało o tym, że będą tego typu obostrzenia. Grupy kupiły bilety i w tej chwili spotykamy się z czymś, co jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Bo są grupy 20, 30, 50 osobowe i organizatorzy tych grup dzwonią do nas i mówią, że muszą zrezygnować z 8 biletów, bo 8 osób jest niezaszczepionych, powiedziały, że się nie zaszczepi, że nie przywiozą żadnego zaświadczenia, że są po badaniach i tak dalej, i tak dalej. I baliśmy się tego, że będą całe grupy na znak jakiegoś takiego sojuszu będą rezygnowały, a tu się okazuje, że no eliminowane są te osoby, które są po prostu niezaszczepione, reszta ludzi chce normalnie żyć nie twierdzę, że ci niezaszczepieni są. Nie chcą normalnie żyć, ale to jest ich życie. Ci zaszczepieni chcą żyć tak, jak my im proponujemy. I określenia segregacja czy tego typu rzeczy, to są takie określenia, które no, pięknie brzmią, ale nic nie znaczą, bo segregację te same osoby niezaszczepione mają w tramwaju, bo jedna osoba może kupić bilet ulgowy, a druga musi kupić normalny i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale jakbyśmy chcieli wejściem, tak do tego podejść, to... Tak, chociażby z wejściem, nie wiem, jak ludzie organizują wesela, to tak samo mieli limit zaszczepionych i niezaszczepionych. Absolutnie, i nikogo tak tam jest. Tego nie... Ta segregacja, jeżeli już używamy takiego słowa, już jest od samego początku. My do teatru możemy wpuścić 75 osób ogólnie, nie? Nawet nie zaszczepionych, 75%, przepraszam, niezaszczepionych i zaszczepionych, ale w całej grupie, która będzie w teatrze, jeszcze 25%, jeżeli jest zaszczepionych, to można jeszcze więcej wpuścić. W związku z tym no, to już ta segregacja, jak oni to nazywają, już ma miejsce. Skądinąd ja popieram tego typu działania i mogą mnie antyszczepionkowcy wyzywać od najgorszych ludzi, nie zrezygnuję z tego i mamy swój prywatny teatr. Prywatny teatr rządzi się zgodnie z prawem, ale rządzi się swoimi prawami i antyszczepionkowcy nie muszą mnie do siebie zapraszać do domu. Ja ich zapraszam do mojego domu, którym jest teatr, pod pewnymi warunkami. No i albo akceptują to, albo nie. Czyli postępuje pan zgodnie z prawem? Postępuję absolutnie zgodnie z prawem. Nie łamię żadnego prawa, jak gdyby mamy to sprawdzone, jesteśmy po rozmowach z prawnikami, powiedzieli, możemy wprowadzić sobie z pełną świadomością, że utracimy wpływy w teatrze. Nie boi się pan tego mimo wszystko w dalszej perspektywie? Bo bałem teraz... się, w tej chwili się nie boję. W tej chwili już się nie boję, bo widzę, że ogromna ilość ludzi bije naprawdę mocno brawo po spektaklu, jak mówimy i dziękujemy im chociażby za to, że siedzą w maseczkach. Dziękujemy za to, przecież to nie jest nasz wymysł, te maseczki. Faktycznie jest tak, że no, widzimy, że tego spadku wpływów nie ma do kasy. Jest dobrze. No to chyba o to chodzi. No, to tylko potwierdza nasze działania i potwierdza to, że robimy słusznie i że nasza widownia przynajmniej oczekuje od nas takich działań. Czy inne teatry pójdą w pana ślady? Zdaje się, że tak, bo z tego co słyszałem, to pani Krystyna Janda wprowadza od stycznia paszport covidowy, ale już restauratorzy wprowadzili paszporty covidowe. Już jest tych działań sporo takich podjętych, które powodują, że ten paszport będzie jednak egzekwowany. No właśnie, w teatrze może jest troszeczkę łatwiej, chociaż też obawiacie się tego spadku zysków, bo tak jak rozmawialiśmy, do czerwca byliście zamknięci, nie mieliście żadnych dochodów. Tak. W restauracjach też było ciężko. Restauratorzy nie chcą jakoś na razie tego wprowadzać, a myśmy rozmawiali o tym, że skoro rząd nic nie robi, to musimy robić to my, jakby oddolną inicjatywę przejąć. To jest taka oddolna inicjatywa. Ja już znam kilku restauratorów, którzy zaczynają to wprowadzać. Już się w Polsce mówi, że restauratorzy też zaczynają to wprowadzać. Restauratorzy też mają świadomość, że jeżeli się pokaże COVID u nich w restauracji, to trzeba wprowadzić ludzi na kwarantannę i tak dalej, i tak dalej. I to wiąże się z tym mnóstwo kłopotów, które no, nikt nam w tym nie pomaga. Jeżeli nie mamy obowiązkowego paszportu covidowego, no to dziwię się, dlaczego mamy obowiązkową kwarantannę.
No bo to jedno z drugiego powinno wynikać. No jeżeli się tego nie robi, no to świadczy o tym, że ktoś, no te działania też gdzieś tam jakiś cel mają. My w to nie wnikamy, wprowadziliśmy sobie nasze zasady. Te zasady z tego co widzę są naprawdę bardzo akceptowane. Nawet jeżeli będzie jakiś spadek wpływów, to zdecydowanie wolę, żeby nie mieć tych pieniędzy, a być zdrowym i żeby moi widzowie byli zdrowi, niż mają leżeć na ojomie u profesora Simona i trzeba będzie wydawać na nich jakieś horrendalne pieniądze. Bo to jest no, nie do przyjęcia takie działanie. Jeszcze dobrze jak przeżyją, bo codziennie rząd informuje o kolejnych setkach śmiertelnych ofiar COVID-a. Tak, i to jest rzeczywiście tragiczne i teraz dzisiaj też czytam, że już jakiś nowy wirus następny jest, nowa mutacja bardzo groźna i no, powinniśmy się starać w jakiś sposób no, uniknąć tego. No, no, ja wiem, że maseczki powodują dyskomfort. Wiem, że źle się w tym siedzi, źle się w tym oddycha. Nie należy to do przyjemności. Jest jak jest, no powinniśmy sobie pomagać. No to tylko i wyłącznie zależy od naszej świadomości. Pan jest zaszczepiony 3 dawkami? Ja jestem zaszczepiony 3 dawkami. Dzisiaj nawet otrzymałem 3 dawkę i śmieję się, że dzisiaj jeszcze mam spektakl, także już jestem całkiem bezpieczny i przed spektaklem testujemy naszych aktorów również. Jeżeli ktoś ma potrzebę na zrobienia takiego testu, to przychodzi do nas i prosi, informuje nas też o tym. I co jest, to jest też bardzo istotne, taka lojalność. I odpowiedzialność. I odpowiedzialność, że jeżeli mieliśmy kontakt z kimś, kto jest chory, czy podejrzewamy, że mieliśmy taki kontakt, czy sami się troszeczkę źle czujemy, można taki test zrobić, naprawdę to jest dokładnie 20 minut i wiemy dokładnie, czy ktoś jest pozytywny, czy negatywny. A macie takie przypadki, rozumiem? Mamy przypadki zdiagnozowane 2 osób w teatrze, które się rozchorowały. No, na szczęście był taki okres, w którym nie graliśmy i dostaliśmy od nich informację, że są chorzy. Czyli nie mieliście kontaktu? Nie mieliśmy kontaktu, przechorowali się. Zresztą bardzo łagodnie to przeszli, dlatego że byli zaszczepieni. Bo to osoba zaszczepiona. Tak, tak. I dlatego też polecamy to szczepienie, no bo nie znam, w moim otoczeniu i w moim środowisku nie było żadnej osoby, która zachorowałaby jakoś bardzo ciężko by przeszła ten COVID. Wszystkie osoby były zaszczepione, natomiast znam kilka osób, kilku moich znajomych, których już nie ma niestety i bez względu na wiek, znam kilka starszych osób, ale znam też młode osoby, które ten wirus zabrał. No i to jest tragiczne. No. Te święta nie będą dla tych rodzin, które no, nie posłuchały rady mądrych ludzi, nie będą radosnymi świętami. Cały czas lekarze powtarzają, że ta czwarta fala to jest fala osób niezaszczepionych. To widać, kto niestety trafia do szpitali, przede wszystkim kto umiera. To 98% osób niezaszczepionych i tak. To mimo wszystko ludzi nie przekonuje. Pan cały czas zachęca do szczepień. Cały czas zachęcam do szczepień i cały czas staram się nie czytać hejtu, który jest, no bo może bym przestał zachęcać do tych szczepień. Już mieliśmy nawet taki hejt, że straszono nas, że nam wysadzą teatr, że coś tam się zadzieje i tak dalej. Bardzo szybciutko te posty są usuwane. Nie śledzę tego. Moi pracownicy to śledzą, tam coś od czasu do czasu starają mi się przemycić. Już im powiedziałem, że naprawdę mnie to nie interesuje. Ja mam swój rozum, potrafię się posługiwać na tyle tym rozumem, żeby coś z tego wynikało i to, że nie jesteśmy po tej samej stronie z antyszczepionkowcami, no to jest ich sprawa. No, po to walczyliśmy o demokratyczne społeczeństwo, żeby każdy miał swoje zdanie. Natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj demokracja nam się nie sprawdza. Tutaj powinni podjąć ludzie mądrzy, naprawdę z dużą wiedzą, odpowiedzialnie decyzje w tej chwili, żeby zaszczepić wszystkich i w ogóle nie dyskutować na ten temat i ratować społeczeństwo. Od 1 grudnia na jakie spektakle zaprasza Pan osoby zaszczepione, ozdrowieńców i z ujemnym testem? Tak, zaszczepię, zapraszam wszystkich rzeczywiście i na wszystkie spektakle bardzo Państwa zapraszam. Zapraszam Państwa przede wszystkim na taki spektakl, który zrobiliśmy premierę, to się nazywa Judy na końcu tęczy. To jest spektakl z Justyną Szafrant w roli głównej, z Pawłem Okońskim i z Mariuszem Ochocińskim. Trzy osoby grają w spektaklu. Piękna opowieść o życiu Judy Garland. Opowieść, w której Justyna Szafrant przepięknie śpiewa piosenki, takie standardy rzeczywiście. Zapraszamy, to będą 2 spektakle grane między świętami a Nowym Rokiem. I proponujemy naszym widzom
wykonujemy taki gest w stosunku do naszych widzów, że obniżamy ceny dosyć mocno na te bilety i chcielibyśmy Państwu sprawić taki świąteczny prezent noworoczny. Przyjdźcie Państwo, odwiedźcie nas, zobaczcie ten spektakl, bo naprawdę warto. Można się pośmiać, można się wzruszyć, można posłuchać wspaniałej muzyki w bardzo dobrym wykonaniu i obejrzeć świetnych aktorów. Bardzo dziękuję. Ja Państwu jeszcze życzę, żebyście Państwo na święta się po prostu zaszczepili. Dziękuję bardzo. Tak, niech to będzie prezent świąteczny. Dokładnie. Od Waszych, może teraz mam, bo mamy już są na ogół poszczepione. Teraz mamy, niech nam zafundują szczepienie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że moim Państwa gościem był Pan Wojciech Dąbrowski, dyrektor Teatru Komedia we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękuję.